Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was bardzo serdecznie kolejny raz na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie troszeczkę inny, powstał on przy współpracy z bet.pl i będzie on dotyczył, uwaga, kto się już domyślił, obstawiania, betowania, każdy nazywa to jak chce. Stron do obstawiania jest wiele, ale ta jest na tyle specyficzna, że przyciągnęła moją uwagę, ponieważ można bawić się w betowanie nie tracąc ani złotówki, a można wygrywać nagrody. Pewnie teraz wielu zapyta, jak to jest możliwe, nie obstawiasz, a wygrywasz? I to jest właśnie mega zaleta tej strony, ponieważ są tutaj turnieje w obstawianiu. Ten schemat bardzo fajnie pokazuje, jak to działa. Gracze typują wyniki, sponsorzy fundują nagrody, następnie odbywa się turniej i osoba, która najlepiej obstawiła zakłady, wygrywa nagrodę. Wydarzeń sportowych oczywiście jest wiele, obecnie no króluje Euro, ale jest też Copa America, a w przyszłości oczywiście jak będzie Olimpiada też ma się pojawić. Turnieje Euro są codziennie, ale my dzisiaj zajmiemy się dniem trzecim. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwszy mecz dla Polski, oczywiście z Irlandią Północną. Jeżeli Polska przydałoby się przywdziać oficjalne barwy i koszulkę naszej reprezentacji. Zdecydowanie lepiej. I teraz możemy przejść do opisu, jak w ogóle ten turniej wygląda. Tutaj oczywiście znajduje się cały opis, zasady gry, czyli ile trwa konkurs, tutaj w wypadku tym jeden dzień, ponieważ jest to tylko jeden dzień euro, za ile start, ile graczy jest obecnie, no i nagrody. Pula nagród tu jest 600 zł i osoba, która najlepiej wytypuje, wygrywa 180 zł i potem 200, 60, 30, 30, aż do miejsca numer 20 i numer 20 wygrywa 10 zł. Po prawej stronie ranking, który zostanie uzupełniony po danym dniu turniejowym, no bo wtedy oczywiście będziemy wiedzieli, kto najlepiej obstawiał. Mam nadzieję, że wyjaśnione już, co tutaj trzeba zrobić, więc zapisujemy się do turnieju. Udało się zapisać i teraz podajemy swoje typy. Zaczynamy od Chorwacja kontra Turcja, może powinienem powiedzieć Turcja-Chorwacja. Wydaje mi się, że jednak Modric i reszta da radę pokonać właśnie Turcję, dlatego zaznaczamy tutaj Chorwację. Lecimy dalej, Chorwacja, czy obie drużyny zdobędą bramki? Ale wydaje mi się, że jednak Turcja coś tam strzeli, więc daje, że tak. Ile bramek padnie w tym meczu? Dwie lub mniej, trzy lub więcej, 2-1 wynik? Wydaje mi się, że jest dość prawdopodobny. Turcja-Chorwacja, czy piłkarze Turcji popełnią więcej fauli? Tak, wydaje mi się, że tak będzie. Czy piłkarze Turcji otrzymają więcej kartek żółtych i czerwonych? Nie wydaje, chociaż możliwe, jeżeli grają i więcej faulują, to pójdę tym tokiem myślenia. Wydaje mi się, że Turcja będzie jednak troszeczkę agresywniej grała. Czy trener Turcji wykorzysta wszystkie zmiany? Wydaje mi się, że tak. Czy trener Chorwacji wykorzysta wszystkie zmiany? Zdecydowanie tak, na takich turniejach na Euro każda zmiana się liczy, ponieważ nie wiadomo, co wprowadzi, świeżość musi być utrzymana, szczególnie u swoich najlepszych zawodników. Czy Burak Yılmaz zdobędzie bramkę dla Turcji? Obstawiam, że tak, że to będzie ta jedna bramka, którą zdobędzie Turcja, będzie strzelona przez Buraka Yılmaza. Czy Mario Mandzukic zdobędzie? Wydaje mi się, że nie, że Mario Mandzukic nie strzeli bramki w tym pierwszym meczu inauguracyjnym dla właśnie tych dwóch zespołów. Turcja-Chorwacja, czy któraś z drużyn zdobędzie w tym golu gola po strzale głową? Nie, zaryzykuję, że nie. Ale jak będzie, zobaczymy, prawda? Teraz przechodzimy do tego clue dzisiejszego filmu, jeżeli chodzi oczywiście o typowanie Polska-Irlandia. No i tutaj będę mocno stronniczy, ale wydaje mi się, że mam do tego prawo, ponieważ Irlandia Północna nie jest najlepszym zespołem, jeżeli chodzi o to Euro, a Polska jest uważana za czarnego konia. Dlatego oczywiście wybieramy Polskę. Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Czy obie drużyny zdobędą bramki w tym turnieju? Nie. Obstawiam, że tylko Polska będzie strzelała. Ile bramek padnie w meczu? Dwie lub mniej. Ponieważ obstawiam, że Polska wygra 2-0. Czy piłkarze Polski? Nie, zdecydowanie nie. Irlandia Północna znana jest z tego, że strasznie dużo fauluje i gra fizycznie. I wydaje mi się, że to oni będą więcej otrzymywali kartek. Czy piłkarze Polski otrzymają więcej kartek? Nie, nie otrzymają, bo wydaje mi się, że będą więcej mieli zawodnicy z Irlandii Północnej. Czy trener Polski wykorzysta wszystkie zmiany? Tak. Czy wykorzysta wszystkie Irlandii Północnej? Tak. Czy Robert Lewandowski zdobędzie bramkę dla Polski? Strzelimy dwie i wydaje mi się, że Robert też jedną zdobędzie. Czy Lofferty zdobędzie bramkę dla Irlandii Północnej? No nie, bo jak obstawiłem, że 2-0, no to nie ma szans. Czy któraś z drużyn zdobędzie w tym spotkaniu bramkę po strzale głową? Obstawiam, że nie. No i teraz przechodzimy do Niemcy-Ukraina. Kolejne spotkanie z naszej grupy. I tutaj wydaje mi się, że jest to też dość proste dla mnie, ponieważ Niemcy muszą to spotkanie wygrać, inaczej będzie to wielkie zaskoczenie. No i, no i nie mała sensacja na Euro. Czy obie drużyny zdobędą bramki dla Polski? Coś źle przeczytałem. Czy obie drużyny zdobędą bramki? Nie, wydaje mi się, że niemiecka obrona będzie na tyle szczelna. Chociaż Konoplianka mógłby tam troszeczkę zamieszać, to też jest takie... Chociaż wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie. Ile bramek padnie w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że dwie lub mniej, bo 1-0, 2-0 dla Niemców. Ukraina to naprawdę jest dobra reprezentacja, więc pomimo tego, że stawiam na zwycięstwo Niemców, nie wydaje mi się, żeby aż tak łatwo sobie dali nastrzelać bramek. Czy piłkarze Niemiec popełnią więcej fauli?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Czy piłkarze Niemiec otrzymują więcej kartek? Też nie. Czy trener Niemiec wykorzysta wszystkie zmiany? Tak. Joachim Löw wydaje mi się, że będzie starał się zrotować składem, bo ma kim rotować przede wszystkim. Czy trener Ukraina wykorzysta wszystkie zmiany? Tutaj dam, że nie. Ten jeden raz dam, że nie i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Czy Thomas Müller zdobędzie bramkę dla Niemiec? Jak wiemy, Müller jest strasznie bramkostrzelny, jeżeli chodzi o reprezentację swoją, więc dam, że tak. Czy Jarmołenko, czy dobrze powiedziałem, Jarmołenko, tak, zdobędzie bramkę dla Ukrainy? Dam, że nie. Bo wiadomo, jak obstawiam 0 z tyłu dla Niemców, no to nie ma szans. Czy któraś z drużyn zdobędzie w tym spotkaniu bramkę po strzale głową? Obstawiam, że nie. No i teraz zapisujemy typy. Okej, i moje typy zostały zapisane. Dostałem osiągnięcie, bo to też jest bardzo fajna sprawa, zaraz wam ją pokażę. Jeśli dalej w tym temie będziesz zdobywać oznaczenia, to klapa twojej marynarki będzie się uginać od medali. Pamiętaj, że postępy można bieżąco śledzić w swoim profilu. No i właśnie teraz przejdziemy do profilu. Jak wiecie, kocham osiągnięcia i na przykład zdobywca w FIFA czy achievement kiedyś. To wszystko się na tym opierało, tak samo zdobyłam wszystkie możliwe trofea na PlayStation. I to też jest tutaj do zdobycia, co jest bardzo fajne. Jedną odznakę już osiągnęliśmy, dzień dobry. Mam nadzieję, że kiedyś tych osiągnięć będzie więcej. Wygraj turniej, jesteś zwycięzcą, zobaczymy, czy się coś uda. Mam system, wygraj 3 turnieje, to by było już mega. No i tutaj mamy w sumie statystyki, jakie, jeżeli chodzi o mnie. No ja oczywiście to jest mój pierwszy turniej, no ale na pewno nie ostatni. Statystyki, skuteczność typów, zobaczymy, jak mi będzie szło. Rozegrane turnieje, wszystko będzie napisane. No i zobaczymy. Ja wydaje mi się, że przechodząc na stronę główną, spróbuję jeszcze obstawić cały turniej. Jest duża, fajna pula, troszkę dużo graczy, no ale zobaczymy. No i może ten dzień czwarty jeszcze euro. A jak już coś wygram, to sobie wypłacę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że moje przedstawienie tego było na tyle zachęcające, że odwiedzicie tą stronę, zobaczycie, z czym to się je, ponieważ wydaje mi się, że takie turniejowe obstawianie jest naprawdę super systemem, który może fajnie wypalić, a przede wszystkim można się pobawić w betowanie. No, nie tracąc ani grosza. To by było na tyle, trzymajcie się i udanego betowania!